Jaskinie często budzą naszą ciekawość. Z jednej strony mogą być ekscytującymi tajemniczymi miejscami do badania i eksploracji, z drugiej mogą być bardzo wymagające i niebezpieczne. Już nasi najwcześniejsi przodkowie mieli zwyczaj eksplorowania jaskiń długo przed tym zanim zrozumieliśmy, jak geologicznie interesujące są te miejsca. Każda jaskinia jest wyjątkowa, kształtowana przez nieco inne procesy geologiczne, w nieco innych warunkach. Niektóre jaskinie mają tylko kilka metrów długości Podczas gdy inne mogą liczyć setki kilometrów. Zanim przejdziemy do prawdziwych rekordzistów, zacznijmy od najdłuższej i najgłębszej jaskini w Polsce. Jaskinia Wielka Śnieżna to najgłębsza i najdłuższa jaskinia w Polsce oraz najgłębsza jaskinia tadr. Niektóre części jaskini są słabo zbadane i udokumentowane. Długość odkrytych dotychczas korytarzy wynosi 23753 753 m, a głębokość to 824 m. Jaskinia Wielka Śnieżna jest określeniem obejmującym pięć jaskiń, poznanych niezależnie od siebie. Od dawna była znana Jaskinia Wielka Litworowa oraz Jasny Awen. Otwór jaskini śnieżnej został odkryty przez zakopiańskich grotołazów w roku 1959 na podstawie wskazówek górali. Jaskinią nad Kotlinami odkryto w roku 1966. Z kolei jaskinią wilczą dopiero w roku 1996 w rezultacie badania przepływu powietrza. Teraz czas na najdłuższy znany system jaskiń na świecie, a jest to Jaskinia Mamucia w Stanach Zjednoczonych. Znajduje się na terenie Parku Narodowego Jaskini Mamuciej, w środkowej części stanu Kentucky. Nie jest to tylko jeden długi korytarz, a cały labirynt połączonych ze sobą tuneli. Obejmujący ponad 686 km udokumentowanych korytarzy, to ponad 250 km więcej niż jakikolwiek inny znany system jaskiń. Od XVIII wieku ludzie eksplorują tę jaskinie w celach górniczych, turystycznych i badawczych, ale pozostałości archeologiczne pokazują, że Indianie korzystali z niej już 5000 lat temu. A jednak historia samej jaskini sięga znacznie wcześniej. Podobnie jak większość jaskiń na Ziemi, jaskinia Mamucia to jaskinia krasowa. Co oznacza, że te setki kilometrów tuneli kształtowały się w wyniku przepływu wody przez skałę. Woda do jaskini dostaje się z powierzchni, przesiąkając w głąb skał mikroszczelinami. Deszczówka ma tendencję do rozpuszczania dwutlenku węgla, zarówno z atmosfery, jak i gleby, przez którą przechodzi, tworząc kwas węglowy. Zakwaszona woda rozpuszcza wapień 10 razy intensywniej niż woda czysta. Kiedy deszczówka uderza w ziemię, zaczyna płynąć w dół ku lokalnemu poziomowi wód gruntowych, czasami płynąc po powierzchni, a czasem sącząc się przez pęknięcia i szczeliny w podłożu skalnym, gdzie płynąca woda napotyka na łapień i może stopniowo trawić skałę, poszerzając szczeliny, pogłębiając pęknięcia i tworząc jaskinie. Przy dostatecznej ilości czasu takie jaskinie mogą stać się ogromne. Geolodzy szacują, że jaskinia mamucia zaczęła się formować około 10 do 15 milionów lat temu. Regiony o dużej ilości wapienia lub innych rozpuszczalnych skał zwykle obfitują w jaskinie i inne formy krasowe. Dlatego formowanie jaskini zależy głównie od dwóch czynników: lokalnej geologii, czyli cech skał oraz lokalnej hydrologii, czyli zachowania wody. Woda przepływająca przez jaskinię Mamucią pada do rzeki Green. Obecnie tunele jaskini są rozmieszczone na pięciu poziomach, z najstarszym poziomem korytarzy u góry i kolejno młodszymi poziomami poniżej. Najniższe i najnowsze tunele są zalane na poziomie rzeki. Na wierzchu jaskini znajduje się warstwa piaskowca, leżąca powyżej najwyższych poziomów jaskini, chroniąca wrażliwy wapień przed erozją powierzchni. Tak więc przez miliony lat płynąca woda rzeźbiła coraz głębsze i bardziej złożone korytarze, a ochronna warstwa na powierzchni utrzymywała starsze korytarze nietknięte. To właśnie tak powstało ponad 686 km jaskini. I to nawet jeszcze nie wszystko. Jaskinia ciągle jest eksplorowana i mapowana. W 2022 roku badacze udokumentowali dodatkowe 9 km korytarzy. Każdy nowy zmapowany odcinek jaskini oznacza, że grupa badaczy schodziła tam z ekwipunkiem, narzędziami pomiarowymi i systemem nawigacyjnym. Tak więc jaskinia Mamucia jest najdłuższą znaną jaskinią, która ciągle się wydłuża, ale kolejna robi jeszcze większe wrażenie swoim ogromem. Jaskinia Sondong w Wietnamie. To największa pod względem kubatury z dotychczas odkrytych na świecie. Jaskinia ma zaledwie 9 km długości, mało w porównaniu do wcześniej omawianej jaskini, ale jej kubatura wynosi 38,5 miliona metrów sześciennych. Największa z sal ma ponad 5 km długości, a niektóre fragmenty z Sondong mają niewiarygodne rozmiary. 150 metrów szerokości i 200 m wysokości. W kwietniu 2019 roku trójka brytyjskich nurków podczas eksploracji jaskini Odkryła nowy podwodny tunel, łączący prawdopodobnie Songdong z inną wielką jaskinią, zwaną Hangtung. Nurkowie zeszli na razie tunelem tylko na głębokość 78 metrów z szacowanych 120 metrów. Gdy połączenie obu jaskiń zostanie udowodnione, kubatura Songdong powiększy się o około 1 600 m sześciennych. Kolejną niesamowitą cechą tej jaskini jest tropikany las znajdujący się w jej wnętrzu. W dwóch miejscach strop zawalił się, wpuszczając światło słoneczne, rośliny i zwierzęta. Miejsca te zawierają wysokie drzewa i kwitnące rośliny, setki metrów poniżej powierzchni. Po raz kolejny powstanie tej niesamowitej jaskini zależało od natury skał i wody. Z geologicznego punktu widzenia skały otaczające jaskinie, choć podatne na rozpuszczanie, są bardzo wytrzymałe, wystarczająco silne, aby utrzymać duże korytarze, w większości bez zawalania się. Jeśli chodzi o stronę hydrologiczną, jest tam po prostu ogromna ilość wody. Songdong leży w tropikalnym, wilgotnym środowisku, a przez jaskinię płynie ogromna rzeka z północy na południe. Szacuje się, że uformowanie tych wielkich korytarzy zajęło od 2 do 5 milionów lat. Co dość zaskakujące, bardzo trudno było znaleźć tym olbrzymim jaskiniem. Ponieważ jest otoczona dżunglą, trzeba podejść bardzo blisko, aby zauważyć wejścia. Odkrył ją miejscowy rolnik, który znalazł wejście w 1991 roku. Mimo iż zgłosił swoje odkrycie, odnaleziono ją ponownie dopiero w 2009 roku. Obecnie Sądong jest dobrze znaną atrakcją turystyczną. Od 2017 roku zwiedzać ją można jedynie w zorganizowanych maksymalnie 10-osobowych grupach pod opieką miejscowych przewodników i strażników Parku Narodowego. Wyłączność na organizowanie wycieczek do jaskini ma firma Oxalis Adventure Tours. Uczestnictwo w ekspedycji kosztuje 3000 dolarów od osoby. Jeśli chodzi o najgłębszą jaskinię na świecie, to obecnie numerem 1 jest jaskinia Wierjowkina, choć tuż za nią plasuje się jaskinia Krubera. Obydwie znajdują się w regionie Abchazji, na terenie Gruzji. Obie osiągają głębokość ponad 2000 metrów poniżej powierzchni. Dokładne określenie, która z nich jest głębsza jest dość trudne. Obydwie jaskinie zostały odkryte w latach 60 XX wieku, a ich maksymalne zarejestrowane głębokości ciągle rosną w miarę eksploracji. Na dzień dzisiejszy najnowsze dane wskazują, że jaskinia Wierowkina ma 2212 metrów głębokości, a Kurbera jest tuż za nią, mierząc 2197 metrów poniżej swojego wejścia. Obydwie jaskije znajdują się w masywie Arabika, wysoko położonym obszarze, który, podobnie jak wcześniej, jest obszarem krasowym, pełnym jaskiń. Uważa się, że powstanie tych supergłębokich głębokich jest wynikiem obniżania się poziomu wody i podnoszenia się lądu. Współczesny krajobraz krasowy wydaje się być ukształtowany około 5 milionów lat temu. Wówczas nastąpił znaczny spadek poziomu wody w Morzu czarnym. Podobnie jak w przypadku jaskini Mamuciej, woda ponążała w dół, przesiąkając i rzeźbiąc wapień, aby znaleźć głębsze ścieżki do poziomu wody. W ciągu następnych kilku milionów lat ruchy tektoniczne uniosły krajobraz, jednocześnie tworząc fałdy i pęknięcia w skale, dostarczając coraz głębszych korytarzy do przepływu wody. Obecnie powierzchnia znajduje się dość wysoko, obejście do jaskini Klubera, Znajduje się na wysokości 2256 m nad poziomem morza, a woda płynie w dół w stronę Morza Czarnego, rzeźbiąc całą drogę. Jaskinie te są trudne do zbadania, korytarze są głównie pionowe, temperatura niska, a podróż bardzo trudna i długa. Wycieczka na dno jaskini Wierjowkina trwa trzy dni. Latem 2010 roku, podczas jednej z ekspedycji w jaskini Krubera, został znaleziony na głębokości 1980 m. Plutomurus orthobalaganesis, gatunek prymitywnego stawonoga spod gromady skoczogonków, został on uznany za najgłębiej żyjące zwierzę lądowe na Ziemi. Obydwie jaskinie są nadal aktywnie eksplorowane. Dalsze badania zapewne pozwolą odkryć głębsze korytarze. Geologicznie rzecz biorąc, większość jaskin jest dość młoda. Zazwyczaj liczą sobie kilka milionów lat. Nie oznacza to, że jaskinie wcześniej się nie formowały, ale z biegiem czasu korytarze mają tendencję do zapadania się erozji lub całkowitego wypełniania się osadem, starożytnie zasypane jaskinie mogą być doskonałym źródłem do badań dla geologów i paleontologów, ale oczywiście istnieją wyjątki. Najnowsze badania sugerują, że system jaskiń Genolan w Australii istnieje od 340 milionów lat. Jaskinie Genolan są najczęściej odwiedzanymi jaskiniami w Australii i podobnie jak te, o których już rozmawialiśmy, ukształtowały się poprzez działanie wody na papień. Chociaż w tym przypadku uważa się, że proces rozpuszczania obejmował zarówno wodę spadającą z nieba oraz termicznie podgrzaną wodę unoszącą się od dołu. Podczas badań nad powstawaniem jaskini Denolan naukowcy zbierali i datowali różnorodne osady z korytarzy jaskin, a ich opis opublikowano w badaniu z 2006 roku. Najstarsze osady z badań datowane były na okres karbonu ponad 300 milionów lat temu. Było to na długo przed pojawieniem się dinozaurów. W czasach, gdy cyrobity pływały w morzach, a gigantyczne owady latały przez pierwsze lasy na ziemi. Nie ma dowodów na to, że osady zostały przemieszczone od czasu ich osadzenia, co sugeruje, że niektóre części tej jaskini były otwarte przez ten cały czas. Jeśli to prawda, to jaskinie Jonolan byłyby najstarszymi znanymi jaskiniami, dostatecznie dużymi, aby być eksplorowanymi przez ludzi. Następne pytanie oczywiście brzmi, jak taka otwarta jaskinia mogła przetrwać tak długo? Naukowcy podejrzewają, że jaskinia pierwotnie uformowała się blisko powierzchni, ale została ostatecznie zasypana nowymi warstwami skał i osadów, co sprawiło, że otwarte korytarze znalazły się głęboko pod powierzchnią. Później aktywność tektoniczna spowodowała wypiętrzenie się krajobrazu, odsłaniając górne warstwy i narażając je na erozję, aż w końcu jaskinie Dżernolan ponownie znalazły się tuż pod powierzchnią. Jeśli ta hipoteza jest poprawna, można zastanawiać się, czy żywotność jaski nie zbliża się do końca, ponieważ erozja nadal robi swoje. Historie tych starożytnych jaskiń, podobnie jak innych, które omówiliśmy wcześniej, to fascynujące historie geologiczne. Zrozumienie, jak kształtują się jaskinie, zwłaszcza te niezwykłe, może pomóc nam zrozumieć najlepsze sposoby ich eksploracji, mapowania i ochrony. Kolejne jaskinie biją wiele rekordów. Można je uznać za najtrudniejsze do zwiedzania, a także za najmniej przyjazne i najbardziej niebezpieczne jaskinie, jakie znamy. Ponieważ jaskinie te nie znajdują się na Ziemi, obrazy satelitarne pokazują, że niektóre obszary powierzchni Marsa są usiane ciemnymi obszarami, które wydają się być otworami w powierzchni planety. Badania przy użyciu tych danych zidentyfikowały ponad tysiąc takich otworów, z których każdy może być potencjalnym wejściem do jaskini. W przeciwieństwie do innych jaskin na tej liście, większość jaskin na Marsie nie została utworzona przez wodę, a przez lawę. Geolodzy wiedzą sporo o jaskiniach lawowych, ponieważ nie są one unikatowe dla masa. Tworzą się również na ziemi, są spotykane na przykład na Hawajach, a powstają, gdy gorąca lawa wypływa z wulkanu, środek jej strumienia pozostaje gorący, podczas gdy zewnętrzna część, gdzie lawa styka się z powietrzem, stygnie. W niektórych przypadkach powierzchnia lawy może się zestalić, tworząc tunel skalny, przez którego środek nadal przepływa lawa. Jeśli cała lawa w końcu spłynie w dół, może pozostawić ze sobą jaskinię lawową. Jaskinie marsjańskie prawdopodobnie powstały w ten sam sposób. W obszarze Marsa z największą liczbą podejrzanych jaski znajdują się także trzy ogromne wulkany. Uważa się, że wiele otworów to miejsca, w których zawaliły się sklepienia jaski. Te cechy nie tylko mówią nam o geologicznej historii Marsa, ale są także potencjalnymi obszarami do zamieszkania dla przyszłych badaczy Czerwonej Planety, ponieważ wnętrza tych jaskin stanowiłyby ochronę przed promieniowaniem i burzami na powierzchni Marsa. Niektórzy astronomowie uważają je za cenne schronienie dla przyszłych badaczy czerwonej planety. Jednak trudno zidentyfikować jaskinie na podstawie zdjęć wykonanych z odległości 400 km nad powierzchnią. Niektóre z tych otworów mogą wcale nie być jaskiniami, a niektóre jaskinie mogą mieć wejścia, których nie da się dostrzec z powietrza. Tak więc podobnie jak w przypadku jaskin na Ziemi, musimy dowiedzieć się o wiele więcej o jaskiniach na Marsie. Obecnie są to najbardziej odległe jaskinie, jakie znamy. Choć jest prawdopodobne, że jaskini istnieją także w innych częściach naszego układu słonecznego, a także poza nim. Dziękuję za obejrzenie materiału. Jeśli film ci się spodobał, proszę o zostawienie łapki w górę i subskrypcji.